Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Co po maturze z historii sztuki. Dzisiaj rozmawiam z Niku. Niku jest moją byłą uczennicą, która już jest teraz studentką drugiego roku projektowania ubioru na Akademii Sztuk Pięknych imienia Strzemińskiego w Łodzi, czyli chyba najbardziej hot miejscu do studiowania tego kierunku w Polsce. Niku opowie dzisiaj Wam o tym, jak studiuje się od środka ten kierunek, jak ona przygotowywała się, czy zdawała maturę z historii sztuki i jaka w ogóle matura przyda Wam się na ten kierunek. Zapraszam na naszą rozmowę. Cześć Niku, bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie i że widzimy się po 2 latach z powrotem. Hejka, hejka. Dzisiaj pogadamy o Twoich studiach, bo jak ostatnio rozmawiałyśmy, no to Ty jeszcze w zasadzie byłaś w klasie maturalnej i tak naprawdę na ostatniej prostej, w ogóle na wylocie po prostu. I pamiętam, że miałaś bardzo różne plany i one potem się też weryfikowały. No i teraz właśnie już drugi rok pyknął, nie? Jesteśmy po trzeciej sesji? Tak, już po trzeciej. No, także i w ogóle kierunek właśnie taki mega niszowy, bo projektowanie ubioru też będę chciała Cię o to wypytać. Wcale nie jest prowadzone na wszystkich Akademiach Sztuk Pięknych w Polsce. I myślę, że to będzie mega interesujące dla osób, które faktycznie chcą to studiować. Tak, pierwsze co chciałam powiedzieć to, że masz piękną koszulkę. Dziękuję. A dzisiaj w ukłonie dla Ciebie jestem na różową. O. No, tak, to jest moje high five dla Ciebie. Super, dziękuję. Także fitujemy. Tak, projektowanie ubioru. W sumie nawet nie wiem, od czego zacząć. Zacznijmy od początku, słuchaj. Od tego właśnie, ja uczyłam Cię historii sztuki w klasie maturalnej. Ty byłaś w plastyku i właśnie zastanawiałaś się nad... Miałaś markę odzieżową. W tej ostatniej klasie liceum plastycznego. Ona była mega kozacka. Mam nadzieję, że kiedyś będzie reaktywowana, znaczy nie wiem, ale była przekozacka. I tam już były grube akcje wokół tego, jakieś pokazy się szykowały i targi i tak dalej, pamiętam. I ty byłaś mega zafiksowana na temacie, ale jeszcze wtedy rozważałaś różne uczelnie, różne kraje, więc może powiedz o tym właśnie, co było przed studiami. Okej, ojejku, dużo tematów w sumie, nie wiem nawet od czego zacząć, ale... Może zacznę w sumie od tego, że właśnie byłam w tym liceum plastycznym i też od małego chciałam iść do liceum plastycznego. Ja lubiłam bardzo zawsze malować i jakby najbardziej mi się w ogóle marzyło liceum plastycznym w Zakopanem, bo tam się da też robić swoje własne instrumenty i jakby ja też bardzo długi czas mieszkałam w Zakopanem, ale potem jakby wróciliśmy znowu do Gliwic. No i skończyłam liceum plastycznym w Gliwicach na pozłotnictwie, gdzie stwierdziłam, że bardzo lubię malarstwo i przez bardzo długi czas chciałam iść na malarstwo, ale w liceum mój najlepszy przyjaciel odkopał maszynę do szycia chyba w pierwszej czy drugiej klasie liceum i ja jak byłam mała zawsze chciałam projektować, jakby robić ubrania, ponieważ moja mama sama zawsze marzyła o studiowaniu w Łodzi na projektowaniu ubioru. No i kiedyś jak byłam mała, mama mi po prostu też kupiła maszynę do szycia i powiedziała, że mnie nauczy na niej szyć. No ale jak to wiadomo, czasem z rodzicami bywa, ta maszyna została zakurzona i w życiu tak naprawdę mnie nauczyła na niej szyć. Nauczył mnie na niej szyć mój najlepszy przyjaciel, który sam odkował po prostu starego łucznika i próbował. No i to było tak gdzieś tak druga klasa liceum i jakby mój najlepszy przyjaciel mnie nauczył szyć. Ja zrobiłam wtedy pierwszą chyba swoją sukienkę, która była takimi ogrodniczkami z pościeli, ze świnki Pepy. I każdy po prostu się nad tą sukienką rozpływał i jakby pytał, czy mogę też taką uszyć i tak dalej. No, a że ja i mój najlepszy przyjaciel już szyliśmy, no to zaczęliśmy się jakby w tym bawić. No i jakby przyszły 18 urodziny mojego najlepszego przyjaciela, znaczy miało przyjść w sumie. I stwierdziliśmy, że chcemy coś zrobić jakby w związku z tym. Mm-hmm. I zadecydowaliśmy, że chcemy polecieć do Londynu, ale nie chcemy polecieć jakby za pieniądze naszych rodziców. Więc stwierdziliśmy, że założymy markę. Ja, mój przyjaciel i moja najlepsza przyjaciółka we trójkę założymy markę i będziemy szyli ubranie, żeby zarobić na ten wyjazd 18 urodzinowy do Londynu.
I tak powstała marka Kyuto, którą założyliśmy w sumie w wieku 17-18 lat i dość prężnie działała. Dostaliśmy za to odkrycie roku na Fashion Money 2019 w Gliwicach i mieliśmy taki ogromny pokaz w ogóle z innymi projektantami, którzy już mieli ukończone jakby studia i w ogóle, i my tam tacy młodzi pomiędzy nimi, po prostu mega fan, jakby mega podekscytowani, bo pierwszy nasz pokaz w życiu. No i tak moje plany z pójścia na malarstwo skończyły na pójście na projektowanie ubioru. Okej, okay. No i to jest ten moment, kiedy szukasz dla siebie miejsca, nie? I to jest też ten moment oczywiście, bo ty byłaś legendarnym rocznikiem wymakturem, kiedy wjechała ta cała sytuacja na świecie. I pamiętam właśnie, że zastanawiałaś się nad wyjazdem za granicę na studia. Potem zmieniałaś zdanie, ale jak tam ostatecznie ta historia się potoczyła? To jest w ogóle dla mnie chyba trochę przykra historia, w sensie ja bardzo chciałam wylecieć za granicę, bo no, ja kocham Polskę, to nie jest tak, ale jak się wygląda trochę tak i jest się kim się jest, to no, na ulicy czasem w Polsce jest ciężko i jakoś mi się wydawało wielce, że jak za granicę polecę, to będzie lepiej. No i dostałam się tam na 3 uczelnie. W Londynie, Jezu, nie pamiętam teraz miasta, i w Burnley, chyba tak to się nazywa. W każdym razie ta trzecia to była moja ulubiona, bo była nad morzem. W sensie nie była jakaś chyba wielce znana ani nic, ale nie zależało mi na tym, zależało mi na tym pięknym morzu. I jakby dostałam się oczywiście na wszystkie, aczkolwiek przyszedł COVID. I no, był marzec, jak przyszedł COVID, nam zamknęli wtedy jakby liceum. W ogóle szkoła przestała się praktycznie moja odzywać do nas, to jest najlepsze, bo my mieliśmy maturę, byliśmy klasą maturalną i nawet chyba pamiętam, tobie o tym mówiłam, jak to tak, było. Tak, to były wspaniałe opowieści. Tak, i no, lepiej o tym nie gadać. W każdym razie maturę zdałam, co w ogóle szło z cudem, bo matematyka dla mnie to była też tragedia. Ale no, myślałam nad tą uczelnią za granicą i ja się tam dostałam, już złożyłam w ogóle o kredyt, już jakby miałam, mój najlepszy przyjaciel, który już i tak był w Anglii, miał ogarniać nam już mieszkanie tam, w ogóle już tam wszystkie plany były zrobione, no ale przyszedł COVID. Trzeba było w ostatnim momencie się tak naprawdę zastanowić, czy chcę się pakować za granicę w momencie, kiedy przyszedł COVID, a wiadomo, jak to bywa, moja mama ma biura podróży. Jak przyszedł COVID, no to biura podróży niestety dość mocno podupadły. No ja się też zaczęłam po prostu martwić o takie kwestie finansowe i ostatecznie w momencie chyba, nie wiem, ile zostało do rekrutacji na ESP w Łodzi, ale niedużo, i stwierdziłam, no dobra, no to złożę na tą uczelnię, o której moja mama zawsze marzyła. Mm-hmm. I jakby szczerze mówiąc, jakby Łódź w ogóle nigdy nie była w moich planach, ja w ogóle nie wiem, jakby jak słyszałam miasto Łódź, to ja nawet nie miałam w głowie, gdzie to miasto się znajduje, już ja w życiu tutaj nie byłam. No i złożyłam na tą uczelnię, ja pojechałam tutaj z moim najlepszym przyjacielem zobaczyć w ogóle, jak to wygląda, mm-hmm. i się w sumie zakochałam. Okej, okay. Jakie love story. No. Świat odrzuciłaś dla Łodzi. Czy jesteś zadowolona? To jest w ogóle ciężkie pytanie, bo to jest pytanie, to jest kwestia różnych rzeczy, nie? No bo z jednej strony te studia się kocha, no bo to jest jakby, to są niesamowici ludzie, są bardzo ciekawi, jak to wiadomo na SP. Z drugiej strony jak to studia. W sensie głównym problemem projektowania ubioru tutaj jest fakt, że to się nie studiuje tylko projektowania ubioru, to się studiuje ASP i projektowanie ubioru. I to niestety sprawia, że człowiek jest bardzo zmęczony kreatywnie, cały czas, bo trzeba na cały czas w pełnych obrotach i robić i malarstwo, i rzeźbę, i rysunek, i w międzyczasie projektować, i wymyślać, i robić to i tamto. A jeszcze, żeby w ogóle cokolwiek zdobyć, to trzeba robić jeszcze na zewnątrz. Mhm.
I to jest chyba największy problem. To prawda, to znaczy im dalej w las, tym lepiej, bo na pewno jak teraz już będzie trzeci rok, to będzie rok licencjacki, no to już nie będzie tych wszystkich tam jakichś tam podstaw kompozycji, jakieś tam, pamiętam z moich studiów na wnętrzach, to było tak samo. Była pracownia wnętrz i ona była pracownią, a poza tym było wszystko inne wokół, tak jak mówisz. Ale faktycznie potem już jest coraz lepiej. Natomiast pamiętam, że ty się dostałaś z czwartego, piątego miejsca jakoś, nie? O Jezu, nie wiem teraz, czy czwarty, czy piąty, ale tak, byłam w pierwszej piątce. Jezu, to jest w ogóle taka historia, wiesz, jakby tak zatacza koło i przypadek jakiś i tak dalej. Więc cieszę się, że ostatecznie podoba ci się, jesteś zadowolona i że to była dobra decyzja. Wiadomo, jakby była zła, to się po prostu ją zmieniła, nie? Jakby hello, także... Tak. Okej, okay. No dobra, czyli... Ja właśnie nie wiem, ja tak wierzę, nie wiem, że to może jakaś magia była, że to miasto mnie jakoś przyciągnęło. Jest czasem tak, nie? Czasem też nie wszystko musi mieć jakieś tam racjonalne wyjaśnienie. Super. Dobra, czyli zapytałam Cię już o te uczelnie, o to, jak w ogóle się znalazła u Ciebie ta pasja do projektowania. A teraz powiedz mi tak formalnie, jeżeli ogląda nas ktoś, kto chciałby też iść taką ścieżką, jakie przedmioty na maturze Twoim zdaniem przydają się, czy jakiekolwiek w ogóle? I jakie najbardziej, albo na przykład z czego warto zdawać maturę, bo ty ostatecznie zrezygnowałaś z zdawania matury z historii sztuki, może miałaś egzamin końcowy w plastyku, bo miałaś dosyć, zresztą opowiedz dlaczego sama. Okej, szczerze, jakie przedmioty zdawałam na maturze? Zdawałam wszystkie podstawowe plus rozszerzenie z angielskiego i to stwierdziłam, że jest wystarczające dla mnie, nie jakby... jakby to powiedzieć? Uważam, że kompletnie na SP matura nie jest potrzebna, wystarczy ją zdać. I ja bardzo się stresowałam historią sztuki z tego względu takiego, że jak człowiek jednak siedzi w tej świecie artystycznym, to jakby tak to trochę siada na psychikę, że chce się tak zdać tą historię sztuki jakoś tak w miarę dobrze, bo jednak się jest w tym plastyku i coś tam. Więc ja zrezygnowałam ostatecznie z tego po prostu ze względu na to, że musiałam się skupić na matmie. A matma moja to była po prostu tragedia. Wiadomo, jak to w plastyku w ogóle wygląda z matematyką. Nikt się tym nie przejmuje. U mnie w klasie, jak nas, nie wiem, ile nas w klasie było, ale z 5 osób chyba nie zdało za pierwszym razem matematyki. Ja przycisnęłam w ostatnim momencie i jestem trochę wdzięczna COVID-owi, bo ja mam wrażenie, że gdyby nie ten COVID, to ja bym w ogóle tej matmy nie zdała. Ale nikt... Ani razu mnie się nie zapytał o wyniki z matury ogólnie i na ASP. To nie jest ważne, dużo ważniejsze jest teczka. Ja też przez 4 lata w plastyku budowałam tą teczkę i oprócz tego chodziłam na zajęcia poza plastykiem, żeby mieć cokolwiek to tak naprawdę. I to jest najważniejsze. Co powinno być w takiej teczce? Czy twoja teczka do Anglii różniła się od tej tutaj w Polsce? Aha, to tak, to w ogóle dużo się różniła, bo to wszystko zależy też od uczelni, ale do Anglii na przykład na jedną z uczelni ja musiałam w ogóle zbudować taką stronę internetową na Wisie chyba, odnośnie mnie i tam powrzucać jakieś zdjęcia, informacje o mnie, moje prace i tam oni wymagali jakieś szkice, jakieś prace malarskie, ale przede wszystkim to całe portfolio odnośnie projektowania ubioru. A że ja na szczęście jakby miałam co włożyć, no to dość dużo włożyłam tam. Oprócz tego na inną uczelnię miałam głównie tylko wysłać, co robiłam na projektowaniu ubioru, nawet nie wymagali jakby tych prac malarskich, a i tak to dorzuciłam. No a chyba trzecia to osobno trzeba było wszystko złożyć do jednego folderu, ale było podzielone. Już teraz tak dokładnie nie pamiętam, ale... Digitalowo. Proszę? Wszystko digitalowo, nic nie wysyłałaś. Wszystko digitalowo, ale teraz, no w sensie ogólnie wszystko od początku było digitalowo. Oni chyba w Anglii też tak mają cały czas digitalowo. W Polsce dopiero to weszło przez COVID, bo ja normalnie, jeśli bym zdawała na ASP w Łodzi normalnie, to bym musiała brać udział w egzaminach, ale te wcześniej też się wysyła teczkę. No i tam chyba były te prace malarskie, rysunkowe i... I coś trzeciego było. Nie wiem, na pewno coś odnośnie projektowania ubioru. No ja składałam już online, więc trochę to też się różniło. Wtedy ja słyszałam, że normalnie są te egzaminy też z kompozycji,
Z malarstwa i z rysunku. Na szczęście ja nie musiałam tego zdobyć. Chociaż byłam na to przygotowana Aha, ostatecznie. czyli tutaj na podstawie teczek była selekcja robiona? Była na podstawie teczek jakby i listu motywacyjnego, który wysyłaliśmy online. No i teczki też wysyłaliśmy online, nie? Więc ten, opowiem Ci ciekawostkę o czasach zaprzeszłych, bo jak ja zaczynałam uczyć, chyba pierwszy rocznik albo drugi rocznik moich w ogóle uczenia, to było tak 14 lat temu, w Gdańsku jeszcze mieszkałam, miałam uczennicę Asię, która stawała na San Martin, właśnie na projektowanie ubiorów w Londynie. I ona, czy London Fashion, London School of Fashion, coś takiego tam jest, nie? Tak. Ona właśnie tam się dostała, ale ona musiała mieć teczkę o konkretnym formacie chyba B2, wsiąść z nią do samolotu, mieć tam konkretnie chyba 15 sztuk prac rysunkowych, konkretnie było wyliczone co i jak. I tam była taka rozmowa właśnie, że oni wstawali w kole, wszyscy prezentowali swoje prace, tam chyba 15 osób. I na tej podstawie była selekcja robiona i była jeszcze rozmowa z komisją i tak dalej. I tak sobie myślę, kurde, co to były za przeszłe czasy, że trzeba było, wiesz, lecieć osobiście do Anglii i pokazywać te prace, nie? Jakby z jednej strony, jak pamiętam, jak to zdawałam, to miałam takie kurcze w głowie, no kurde, no przez 4 lata się przygotowywałam na te egzaminy wstępne do ASP, wysyłam online, ale no, oszczędziło mi to pewnie dużo stresu. A z tego, co słyszałam w ogóle, bo gadałam tak mniej więcej z pierwszym rokiem, to oni mówili, że oni już mieli tylko i wyłącznie filmik do wysłania, gdzie opowiadali o sobie i pokazywali jakieś rzeczy. A, okej, to też więc ciekawe. Wszystko jest kwestia roku, bo teraz jakby przez ten COVID i przez to, że my mamy też zmiany na uczelni odnośnie naszego planu, to też każdy rok teraz idzie inaczej. Okej, okay. Ale też widzę, że, bo w porównaniu na przykład, wiesz, jak ja studiowałam wnętrza, to widzę, że na przykład to, co różni mocno Twój kierunek, czy Anglia, czy Polska, na przykład od mojego wydziału, to jest to, że mocno jest jednak stawiany tutaj nacisk na autoprezentację i na to, kim jesteś. Bo u nas egzaminy wstępne, to mówisz, rysunek, malarstwo, kompozycja, perspektywa, kto rysował, nie wiadomo, nieistotne. I tyle, nie? A tutaj widzę właśnie, że tam do zbudowania strona o sobie, tutaj teraz dziewczyny, mówisz, chłopaki nagrywają filmiki o sobie na pierwszym roku, żeby się dostać na pierwszy rok, no to jest, wyczuwam od razu tą taką, wiesz, taką osobliwość. Jest coś w tym i my nawet zastanawialiśmy się nad tym, bo jest nam też ciężko powiedzieć, jakie oni biorą pracę, bo każdy z nas, każda osoba u mnie na kierunku jest zupełnie inna i zupełnie robi inne rzeczy. I my myśleliśmy właśnie o tym, że oni mogą wybierać po prostu różnych ludzi. Żeby różni ludzie napędzali się trochę nawzajem inaczej. No ja zupełnie mam inny styl niż inne osoby. Każdy po prostu idzie w zupełnie inny kierunek. No i to też wychodzi pewnie z tego, że my potem wybieramy różne specjalizacje. No i do każdej specjalizacji trzeba się dostać, nie? To też tak działa. Więc nawet jak idziesz na projektowanie ubioru, to możesz nie skończyć stricte na projektowaniu ubioru, bo się możesz nie dostać do pracowni projektowania ubioru. Możesz się dostać na obuwie, możesz się dostać na dzianinę, możesz się dostać na bieliznę, możesz się dostać na kostium i sport. Super. A w ogóle mega ciekawe. No. No dobra, to przejdźmy w takim razie do tych studiów. Ty zaczynałaś studia 2 lata temu, teraz jesteś już po trzecim semestrze, na czwartym semestrze. Powiedz mi, z Twojego doświadczenia do tej pory, co było najfajniejsze, co było najtrudniejsze? Oj, mojego doświadczenia. Ja sobie wzięłam tutaj mój plan zajęć z pierwszego roku i mogę powiedzieć tak, jakby ja nienawidziłam i to był najcięższy przedmiot po prostu ever, to była kompozycja. I to jest coś, co nienawidzi każda osoba rocznikiem jak wyżej ode mnie. I to jest coś, co oni na szczęście zmienili w tym roku. I jakby ja już po prostu, ja nienawidzę tych pierwszoroczników, bo ja wiem, że oni nie mają tej kompozycji i my wszyscy jesteśmy tacy, o! No. I to polegało na po prostu malowaniu kartonu kwadratami ze swoimi odtwórczymi kolorami, gdzie jakby my wszyscy byliśmy tacy, nie dość, że wydajemy na to mnóstwo pieniędzy, żeby móc to zrobić. Musimy to robić perfekcyjnie, zajmuje nam to najwięcej czasu, a my jesteśmy na projektowaniu ubioru. Jakie to jest w ogóle połączenie? Ja też to miałam. Ja miałam podstawę kompozycji na pierwszym roku architektury wnętrz i my mieliśmy rysowane siatki 10x10 i musieliśmy robić tam czarno-białe kompozycje, otwarte, zamknięte, odśrodkowe, dośrodkowe, tylko kwadratami. Tak.
To jest praktycznie to samo i to jest najgorszy przedmiot ever. Pamiętam, że wtedy wiele osób, które pluły na sztukę współczesną i nowoczesną, bardzo zdobyły szacunek do abstrakcji. Okej, no dobra, no to super. Dobra, no to widzę też, że są takie łączniki tutaj międzywydziałowe. Okay. To ogólnie jest, jakby ja mówię, dlatego nasz kierunek jest w sumie najcięższym kierunkiem i to każdy o tym mówi, bo my robimy to samo, co inne kierunki, plus mamy dodatkowo jeszcze projektowanie ubiorów, które jakby... No jest to po prostu ciężkie, bo mówię, musimy robić malarstwo, rysunek, rzeźbę, nie wiem, te kompozycje i tak dalej, a oprócz tego projektowanie ubioru nie. To był w plastyku, ten jest zaparowiony w boju, nie? No tak, i większość osób jest od nas plastyka jednak, nie? O, ciekawe. Albo na przykład z techniką ubioru już, no trzeba mieć jakąś taką trochę bazę, żeby się tu dostać, albo chodzić na jakieś zajęcia dodatkowe. Okej. Okay. Mm-hmm. No dobra, w sumie o to cię nie wypytałam. A co byś poleciła właśnie, gdybyś była Niku 3 lata wcześniej? Co byś powiedziała tej młodszej Niku, która na przykład w ogóle wymyśliła teraz to dzisiaj w ogóle tak? Nie ma przygotowania takiego, jak ty miałaś, nie ma swojej marki odzieżowej. Po prostu myśli sobie, o fajny kierunek, może by mi się podobało? To co jej powiesz? Co ma zrobić? Jak to ogarnąć? Jak to ogarnąć? Dobre pytanie. Chyba bym powiedziała jej, żeby dużo malowała i szkicowała i dużo się zastanowiła, jaką modę lubi i jakby w co tak naprawdę trochę chce iść, bo jedynie czego nam tak naprawdę brakuje tego i ja to na przykład widzę po moim przyjacielu, który zrobił sobie gap year i był w Szkocji, że po prostu mógł trochę artystycznie odpocząć od na przykład plastyka, bo to jest mój problem, że ja tutaj przyszłam od razu po plastyku i jakby czuję taka się zmęczona artystycznie, a nie mam jakby tak naprawdę trochę siły wpakować w to projektowanie ubioru. Dałabym komuś po prostu takie, o zastanów się przez rok, co ty tak naprawdę lubisz w tej modzie i co ty chcesz robić jakby w tej modzie i gdzie iść. Czy historia mody jest ważnym tematem u was na studiach? Są zajęcia teoretyczne na przykład? Mamy zajęcia z historii sztuki, historii mody i historii ubioru ogólnie, ale jest to na online i no nie powiedziałabym, że to jest jakieś satysfakcjonujące, jak to wygląda. No bo COVID po prostu przed. No, z tego co słyszałam, to normalnie jest to lepsze, ale jest niesamowita biblioteka. I ja po prostu tam kocham siedzieć i sobie brać te książki o modzie, jak robię jakiekolwiek właśnie projekty albo coś, to ja siedzę w tej bibliotece i grzebię w tych wszystkich rzeczach, które tam są. Czyli trzeba być takim trochę człowiekiem Pinterestem, taką głowę mieć pełną inspiracji, szukać, oglądać. To jest właściwie nasz kierunek. Ogólnie projektowanie ubioru jest bardzo ciężkie, bo trzeba szukać, jakby trzeba umieć znaleźć inspirację we wszystkim i jakby nie da się trochę niczego zrobić, jak się czymś nie zajara człowiek. No i ja mam teraz w ogóle, robię pracę, nie wiem, czy mogę o tym mówić, bo to jest dopiero w fazie początkowej, ale ja dostałam temat, że robimy historię, robimy pracę inspirowaną jakimś okresem historycznym, no i babka mi rzuciła rokoko. I w mojej głowie było rokoko, koko, koko, eurospoko. I poszłam w Euro 2012 inspirację rokokiem. Zaczęłam robić Euro 2012, Polska-Ukraina i się zaczęła wojna w Ukrainie i teraz jakby miałam takie, teraz łączę tak, rokoko, wojna w Ukrainie, Euro 2012, dziesięciolecie Euro 2012, jest 2022 rok, zaczęła się wojna i robię tam paralele boiska i wojnę, jak to działa po prostu i jakby muszę tak kminić nad tym. Więc trochę jakby cały czas na tym kierunku trzeba się zastanawiać i tak gdzieś to lecieć. Mega kreatywnie to brzmi. Faktycznie, jakby trzeba było dużo energii w to włożyć, żeby to z tego się odgarnąć, no. Okej, okay, no ale potem są super projekty, nie? A te projekty, znaczy, powiedz, one są na przykład u was na uczelni, pojawiają się jakieś współprace z jakimiś markami, które na przykład są zainteresowane waszymi kreatywnymi głowami, czy wszystko idzie do szuflady? Różnie jest i to też jakby są konkursy i tak dalej, w którym można brać udział. Praktyki są, które jakby oni dodają na stronie.
Zależy, co się szuka i też chyba zależy, w jakiej jest się pracowni, no bo na wiadomo, jak się zna kostiumie, to wydaje mi się, że dużo łatwiej się jest coś potem załapiać w teatru. Dużo osób robi teraz ode mnie jakieś praktyki w teatrze. No, różnie, nie? Że tak powiem, to też kwestia tego. Okej, dobra. Ale są możliwości, to nie jest tak, że uczenie... Są możliwości, aczkolwiek uważam, że też trzeba szukać dużo pozaszkolnie i jakby trzeba mieć też znajomości. Nie, bo to jest tak, jak się człowiek też zamknie tylko i wyłącznie trochę na tą uczelnię, to to też jakby nie wyjdzie za bardzo. Jasne. Dobra, super. To wróćmy do tego planu. To kompozycja najgorsza, a co najfajniejsze? Najfajniejsze, no... Co tam w ogóle miałaś? Przeczytaj ten plan. Co tam było? Ja przeczytam plan. Ja mam technologię i materiałoznawstwo. Rysunek specjalistyczny, historię sztuki starożytnej i średniowiecznej, aktualie sztuki. Nienawidziłam aktualie sztuki. W sensie to jest aktualie sztuki, estetykę. To jest mega rzecz i jakby to jest coś niesamowitego i fajne były te rzeczy. Gdyby niestety nie nasz profesor, który opowiadał w taki sposób monotonnie, że ja miałam tak... Ale potem jak się przerobiło samemu to wszystko, co tam się działo na tych zajęciach, to było naprawdę ciekawe. I... Aktualia sztuki to jest w sensie współczesna i w ogóle to, co właśnie się teraz dzieje? Tak, ale jedyny problem to, że i na moim roku jeszcze były aktualia sztuki ogólnie o malarstwie i tak dalej. Teraz, z tego co wiem, rok niżej ma super te zajęcia z aktualia sztuki, oni oglądają pokazy mody i tak dalej, gdzie my tego niestety nie mieliśmy i ubolewam nad tym. No, ale podobno niżej jest już fajnie. Okej. Dobra, co tam dalej? Podstawa fotografii, kształtowanie formy ubioru. Kształtowanie formy ubioru jest mega ciężkie, no bo to wiadomo, to się uczy, jak po prostu robić te wszystkie konstrukcje i tak dalej. Co też jakby przez COVID trochę było ciężkie, bo często musieliśmy siedzieć w domu, bo mieliśmy tryb hybrydowy i jakby musieliśmy siedzieć w domu i robić samemu te wykroje, jakby a pani nam pokazywała jakby na laptopie, ale to było takie... dość ciężkie. No to warsztaty i to jest na przykład, warsztaty to są na przykład z technologii obuwia, jak ktoś jest na obuwiu. No ja nie jestem na obuwiu, jestem na projektowaniu ubioru, ale na przykład jestem właśnie, jest projektowanie ubioru dziennego, pracowanie ubioru specjalistycznego i sportowego, obuwie i galanteria skórzana i znowu kształtowanie formy, rysunek, propedeutyka graficznych programów komputerowych, to na tym się uczyliśmy Photoshopa. Takich rzeczy. Teraz na przykład ja na moim roku mam Corela i w Corelu już jakby rysujemy chwila, bo mi królik coś tam. No i mamy Corela i robimy tak naprawdę rysunki techniczne, jak to wygląda, żeby potem móc do dyplomu dorzucić, bo potem z dyplomu będziemy musieli z każdej sylwetki mieć taki rysunek techniczny. No i znowu te podstawy kompozycji, rzeźba, malarstwo i rysunek. Okej, fajnie. No dobra, super. Wygląda mega tak, że naprawdę dużo się dzieje, nie? Bo są i konstrukcyjne, takie poważne tematy techniczne, jest i teoria, i są takie plastyczne, ogólnorozwojowe. Wow, no fajne. No, tego jest ostatecznie dużo. W sensie ja pamiętam, pierwszy rok był ciężki, drugi rok teraz jakby o tyle drugi rok jest w miarę elastyczny, w sensie, że na pierwszym roku jednak trzeba było być na tych zajęciach, trzeba było, jakby człowiek został rzucony do tego trybu i trochę nie wiedział, co się dzieje. Na drugim roku już na przykład jak są zajęcia z projektowania ubioru, malarstwa, rzeźby, jakby są po prostu takie ramy godzinowe, w których trzeba przyjść. Ale to, ile tam jesteś, ile siedzisz, ile z tego wyniesiesz, to jest już trochę twoja decyzja. Dobra. A co się zmienia na drugim roku? Co na przykład odpada? A czy dochodzą jakieś nowe przedmioty? Jest jakiś kolejny stopień wtajemniczenia? No to odpadają na pewno ta aktualia i estetyka, w sensie w moim planie, bo ja trochę nie wiem, co będzie rok niżej i nawet 2 lata niżej, bo mówię, to się cały czas zmienia. Jakby jest chyba nowy dyrektor, coś takiego i oni jakby robią te rewolucje w tym projektowaniu biuru, co jest super i jakby ja gratuluję temu roku niżej ode mnie, że już ma lepszy plan. Jestem zazdrosna, ale no co zrobię. No mi odpadła ta aktualia i estetyka. Teraz na drugim roku
Mam historię sztuki nowożytnej. Mhm. A tak to oprócz tego mam więcej godzin też projektowania ubioru. No i odpadły takie jakieś typu fotografia i tak dalej. Okej. Okay. Czy jak wy macie teraz nowożytną, to znaczy, że na trzecim roku macie jeszcze nowoczesną? Tak. Wy macie trzyletni program historii sztuki? Tak. O matko, to się w ogóle nie spotyka przecież. Ale w ogóle to jest trochę bez sensu, ja uważam. Powinniśmy... Było nam na przykład w pierwszym semestrze teraz miałam mieć historię ubioru właśnie chyba teraz od lat 80. w góry, coś takiego. Ale przez to, że tam pani profesor miała od nas COVID, to w ogóle te zajęcia jakoś tam coś się z nimi stało. I ja nie wiem, czy my w ogóle będziemy mieć w tym semestrze, czy to w ogóle nie przyjdzie następny rok. Mhm. Nie wiem, co tam się dzieje, ale uważam, że to było dużo ciekawsze i dużo potrzebniejsze nam, a ostatecznie tego na razie nie mieliśmy. Okej. Okay. Mhm. Ale jestem i tak pod wrażeniem, bo no, pamiętam z mojej historii, ja w ogóle przez to, że tylko rok był na ASP, na wnętrzach historii sztuki i na pierwszym roku, na pierwszym semestrze był Egipt, a na drugim była nowoczesna i nie było niczego pomiędzy, no to stwierdziłam, hej, jakby nie wiem, czy wszyscy zauważyli, ale czegoś tu brakuje, więc poszłam studiować drugi kierunek historii sztuki, no nie? Z tego braku laku, bo już od drugiego roku u mnie nie było w ogóle hiszu, więc jestem w ogóle pod wrażeniem, no bo zazwyczaj na roku w sumie się kończy, nie? No, ja bym się cieszyła, ale niestety. No dobra, a powiedz mi, czy jest to taki kierunek, jak na przykład ja pamiętam moje studia ASP, to są studia, na które bardzo ciężko jest się dostać i bardzo ciężko z nich wylecieć. Czy u was też tak jest? Ktoś wyleciał? Albo zrezygnował? Jedna osoba wzięła dziekankę na pewno i doszła jedna osoba z Politechniki, bo po prostu nie wiedziałam o tym, że jest w ogóle na Politechnice Łódzkiej projektowanie ubioru. Ona mi tłumaczyła, że jest wzornictwo i tam można pójść jakoś na projektowanie ubioru. No i jakoś jej się udało przenieść do nas na drugi rok. Wow. Dobrze, że mówisz, bo pewnie nikt nie wie, że jest taka opcja. Ja w ogóle też nie wiedziałam, że jest taka opcja. Ja mam wrażenie, że ona też nie wiedziała, że jest taka opcja, ale jakoś wyszło. Więc jakby co o to mówię, pro tipy. Okay. Ale czy ciężko wylecieć? No, na szczęście na ASP jest coś takiego, że godziny w sumie nie są aż takie ważne, na ile ty jesteś, jakby ważne, że masz to mieć to zrobione. Czy to zrobisz w noc, czy w cały rok, to jest twoja decyzja. Nie polecam robić to w noc, ale zdarza się. I jakby zdarzyło się takie osoby, nie wyleciały. Najwyżej miały poprawkę. Są cięższe, są łatwiejsze przedmioty. No, ale myślę, że też ten COVID trochę pomaga, że jakby też ludzie czasem rozumieją aktualnie, że też jest coraz większa świadomość też problemów psychicznych, jakby na uczelni jednak, a chcąc nie chcąc, no my żyjemy w dość grupie osób bardzo mocno wrażliwych na świat. Dużo osób z nas ma też swoje własne problemy i już jakby widzę, że jak się po prostu przyjdzie do profesora i powie: Jezu, przepraszam, ale po prostu nie pozwalam i nie wiem, to i to, albo musiałem pójść do psychologa, po prostu się doczuję od paru dni i to jakby coraz więcej osób to zaczyna rozumieć. Tylko wiadomo, że też trzeba nie olewać do końca uczelni. Okej, bardzo się cieszę, że to się zmienia. No, super. Dobra, a powiedz mi, a gdzie jeszcze można studiować właśnie ubiór w Polsce? Z tego, co ja się podpytałam, bo ja w ogóle sama nie wiem, ja nie szukałam ubioru w Polsce, no to jest ta Łódź. I to jest, Łódź jest chyba najbardziej w sumie znana, jeśli chodzi o projektowanie ubioru w Polsce. Jest jeszcze Warszawa. Tylko, że o Warszawie to ja tak słyszałam różne opinie, jeśli o to chodzi. No jest jeszcze Ale Szczecin. W Warszawie chyba nie jest na ASP, nie? Tam jest chyba jakaś osobna szkoła. Chyba jest na ASP, ale... No tak słyszałam różne opinie, że tam na przykład, bo u nas na uczelni na pewno bardzo mocno stawiają na to, że my jako projektanci ubioru musimy też wiedzieć, jak samemu się szyje takie rzeczy. Ja słyszałam, że w Warszawie oni bardziej mogą po prostu być na tym etapie rozkminiania projektu, tylko że ja na przykład jako osoba, która sama posiadała markę odzieżową przez chwilę i jakby... Mój tato teraz aktualnie prowadzi też firmę, która szyje
te pościele dla Iska i tak dalej. Więc jakby tak jak z nim rozmawiam i jak sama tak widzę też i rozmawiam z profesorami, ciężko jest być dobrym projektantem, jeśli się nie zna tego backgroundu technicznego i tego, jak się na przykład czasem szyje, nawet nie, że szyje stricte, bo ja na przykład sama nie uważam, żebym jakoś świetnie szyła, ale przynajmniej jakby zdaję sobie sprawę, okej, okay, jak dam tu zaszewkę, to to i to będzie ciężkie w odszyciu. Ja teraz mam też drugą specjalizację, ja sobie specjalnie wzięłam jako drugą specjalizację ubiór użytkowy, bo sama sobie zdaję sprawę, że to jest pracownia, która mi bardzo dużo pomoże w rozkminianiu właśnie takich rzeczy. Mhm. Bo wiadomo, że można wchodzić zawsze w ten taki tryb abstrakcyjny i o, tutaj namaluję kreskę tu, tam, co i to będzie mój ubiór niesamowicie abstrakcyjny, ale uważam, że jakby też trzeba mieć ten taki background, to tak samo jest z malarstwem, że jak się trochę nie pomaluje tych martwych natur, to w sumie się nie będzie wiedziało świadomie, z czego można zrezygnować, nie? Mhm. Dokładnie, no. Więc to akurat cenię sobie u mnie w szkole, bo tak słyszałam o innych, to tak. No tak, w sumie potem nawet jak coś zlecasz i masz pojęcie, no to też możesz lepiej przekazać robotę konstruktorowi, z którym współpracujesz i też to od razu rokuje na to, że będzie współpraca lepsza, nie? No tak, tak. Nawet moja przyjaciółka, ona już jest po mojej uczelni i no nie powiem... dla kogo, ale to pewnej znanej artystki robiła ostatnie ubranie do teledysku, które miała otrzymać jakby z projektu innej osoby. I jak siedziała u mnie na kanapie, jak dostała te projekty, jak one wyglądały, to siedzieliśmy tak, patrząc na to i rozkminialiśmy razem w ogóle, o co chodzi. Bo jak człowiek tak namaluje trzy kreski i jakby... No to jest okej okay na etapie projektu, ale na etapie, kiedy wysyłasz komuś do odszywania i jakby osoba sobie nie zdaje sprawy, że musi to namalować na sylwetce prawdziwej, bo nie ma jakby fizycznie możliwości, żeby zmieściły się tutaj trzy kółka na etapie pępka, od pępka, nie wiem, do biustu, bo po prostu fizycznie jest to niemożliwe, to jakby... Okay. To jest taki trochę brak szacunku, mam wrażenie, potem do osoby, która idzie dalej, że tak trzeba się zastanowić i właśnie na tym chyba też polega praca projektanta, że trzeba też szanować tą pracę chyba kolejnej osoby, która to będzie robiła. Dokładnie, się z tym zgadzam, no. I ja tak samo, na przykład jakby na wnętrzach projektu, no to oczywiście zaczynało się od koncepcji i od wariacji, ale ostatecznie, jeżeli przychodzi pan Heniek i ma ci zrobić prąd na chałupie, to wsiadasz do AutoCada i rysujesz mu co do centymetra, gdzie ma iść kabel w ścianie, no nie? I jak ta elektryka ma być rozprojektowana, żeby tutaj było, jak ma być. Także absolutnie się z tobą zgadzam. Myślę, że to jest taka uniwersalna zasada, totalnie tak. Tak. A ostatecznie, żeby też cieszyć i robić to, co ma robić, musi być trochę użytkowa, nie? No, właśnie, właśnie. Dobra, a powiedz mi, taka ciekawostka teraz mi przyszła do głowy, bo mówiłaś o sylwetkach i tak dalej, a macie coś takiego, albo przydaje się coś takiego jak rysunek żurnalowy? Jeśli mieliśmy w pierwszym roku, to się nazywało rysunek specjalistyczny. No i robiliśmy po prostu tak naprawdę, szkicowaliśmy postacie, żeby na nich szkicować. Tak stricte jeszcze nie mieliśmy jakichś takich zajęć z rysunku żurnalowego. Były, z tego co wiem, zajęcia dodatkowe, które można było się zapisać na uczelni, w sensie, że po prostu jakaś babka prowadziła. Mhm. Trochę chyba też każdy do tego dochodzi samemu w pracowniach swoich. Okay. No bo to też jest inaczej. Ja na przykład minę wygodnie, w sensie ja umiem sobie rysować tak żurnalowym i tak dalej, ale ostatecznie też najwygodniej jest jak sobie robię taki rysunek od zdjęcia. Jakby to nie jest niesamowicie jakieś wielce kreatywne i piękne, ale przynajmniej jakby jestem w 100% pewna, że to będzie dobrze wyglądało na modelu, jak zaprojektuję to dobrze. Mm-hmm. I ostatecznie każdy ma tam swoją, musi sobie sam wymyślić jako projektant, jak będzie projektował. No ja mówię, to też jest coś innego potem niż ten rysunek żurnalowy, który ma być ostatecznie trochę ładny i tak dalej, a inaczej jest w procesie projektowym, kiedy naprawdę zdajesz sobie sprawę z tego, że musisz to otrzeć. Też jakby też nie chodzi o to, żeby popadać cały czas w takie myślenie, o nie, muszę to otrzeć, więc robić jak najbardziej prostą rzecz, no bo mamy też od tego profesorów potem, żeby się podpytać i żeby oni nam pomogli w konstrukcjach. Nie? Super, okej, okay. Dobra. Dobrze, super. Sprawdzę teraz moją listę. Mhm. Specjalizację opowiedziałaś, o praktykach opowiedziałaś. Czy są plenery na tym kierunku? Są. My nie mieliśmy po 2 lat, ponieważ COVID. Ja natomiast jestem na malarstwie w pracowni
przestrzeni publicznej, więc... O, serio? No, no tak. Super, ja miałam wnętrza miejskie i też właśnie to były wnętrza publiczne, ale my projektowaliśmy przestrzeń i też właśnie na przykład jakieś takie, wiesz, scenograficzne zajawki w jakichś przejściach między budynkami albo zmienianie, wiesz, jakieś tam opakowania. O Jezu, a co? No, no to właśnie trochę na tej zasadzie. Tutaj u nas różnie robią graffiti i takie rzeczy my będziemy mieć właśnie. No i z tej pracowni, to jest jakby moja ulubiona pracownia, to jest trochę... Moim zdaniem najciekawsze, to jest też jednocześnie chyba najcięższa pracownia, bo też strasznie dużo trzeba robić. Ja na tym malarstwie strasznie dużo robię. Oni też dużo wymagają, ale no, my mamy z tego akurat dość dużo wyjść. Robiliśmy, pomagaliśmy przy jakichś takich neonach albo przy wystawach. Albo teraz będziemy mieć z takim artystą z Hiszpanii właśnie zajęcie z graffiti, będziemy tworzyć gdzieś graffiti, będziemy robić jakieś takie ściany i murale razem, więc tu akurat jestem zadowolona, ale no mówię, tak z uczelni to trochę ciężko. Okej, okay. Wyobrażam sobie, że z takich teoretycznie abstrakcyjnych i niepasujących tematów można dużo czerpać do mody, nie? Graffiti. Można dużo czerpiać, no jakby to też jest takie. Mojej uczelni mi się podoba to ostatecznie, że miałam jechać na granicę, gdzie miałam robić tylko stricte projektowanie ubioru, bo tak to trochę tam na zagranicę wygląda. U nas w Polsce się studiuje LSP i do tego projektowania ubioru, co ostatecznie w sumie na początek mnie zaczęło mega ciekawić, no bo i tak chciałam iść na malarstwo, więc ostatecznie tak to malarstwo robię. Ostatecznie jakby na rysunku, ja też jestem w pracowni, rysunku ilustracyjnego, więc sobie rysuję ilustracje, jakieś takie rzeczy do książek. Więc to jest zupełnie jakby różne, odmienne rzeczy, więc robię tak naprawdę wszystkiego po trochę, nie? Mm-hmm. Ja też uważam, że jest ciekawe i też sobie trzeba wybrać ostatecznie, czy człowiek chce stricte robić tylko i wyłącznie to i chce na przykład iść za granicę albo do szkoły prywatnej, no bo tak w sumie wyglądają prywatne szkoły projektowania ubioru w Polsce. A czy chcesz jednak do ASP i do tego projektowania ubioru, nie? Mhm. Okej. Okay. Dobra, czyli plenery mówisz, że normalnie są i też są zajęcia terenowe, jak się jest w odpowiednich jakichś pracowniach, a pokazy mnie teraz interesują, powiedz, jak to wygląda. Pokazy to były w tym roku, jeszcze na początku, ode mnie z ASP. Jedynie, co chyba mi przykro, to fakt, że nie było chyba dyplomowych z tego roku. Mhm. I nie wiem, czy w ogóle są dyplomowe, ale mam nadzieję, że tak, bo chciałabym, żeby moje ciuchy też poszły w pokazie. A jak nie, to sobie sama zorganizuję. A właśnie, bo ja miałam kiedyś znajomą właśnie, która była po tej szkole projektowania właśnie warszawskiej. Mhm. I ona opowiadała mi, jak wyglądało przygotowanie u nich do dyplomu, że wszystko trzeba było sobie samemu zorganizować. Modelki, makijaże, fryzury i te swoje odszycia właśnie swoich projektów trzeba było też jakby prototypy sobie przygotować. No i jakby tak naprawdę szkoła organizowała miejsce, czas i miejsce dla publiczności i tak dalej, ale wszystko było po stronie projektanta. A jak to wygląda u Was? Nie wiem, jak to wygląda z dyplomami. Wiem, że jak były te takie... z ASP, co były magisterskie i tak dalej, to oni mieli modelki. Wiem, że parę osób z tego pomagało, więc oni brali po prostu uczniów jakby niższych lat do pomocy i oni wtedy chyba mieli zaliczane za to praktyki albo coś takiego. Nie wiem, jak to z dyplomami, no mówię. Ja mam nadzieję, że w sumie bierze się modelki. Na pewno my, jak robimy zdjęcia naszych realizacji i tak dalej, sami musimy sobie załatwiać modelki, miejsce i w sumie co uważamy. Jedynie co, to możemy wypożyczyć sobie salę fotograficzną. To też uważam, że jest fajne, no bo ostatecznie jako projektant tak czy siak będziemy musieli to sami robić. Jedynie co, to nam tak naprawdę profesor może pomóc, to możemy się podpytać albo dać nam jakąś trochę inspirację. Czyli dobrze rozumiem, że na przykład w tej pracowni właśnie projektowania ubioru, tej twojej głównej teoretycznie, powiedzmy, twój projekt wygląda tak, że on faktycznie powstaje na koniec semestru? Jest fizyczny? Tak, jest fizyczny i ja go muszę sama stworzyć. To jest jakby, ja zazwyczaj robię do każdego tematu cały zestaw sylwetek. W sensie ja muszę robić jedną kolekcję, a po prostu często z tej kolekcji wybieramy, czy ja robię jedną, czy dwie realizacje. Po prostu na koniec. I kupujesz materiały, wybierasz je i szyjesz normalnie i są to normalnie ubiory? Tak, no ja zazwyczaj staram się, ponieważ jakby jestem osobą, która stara się jakby dbać o tą ekologię, też nie lubię fast fashion, to staram się też znajdować jakieś materiały
albo odkupywać od kogoś, albo robić z pościeli, albo coś tam. Teraz robiłam na przykład co jest to? Wieszone. Wow! Ten fartuszek na biur użytkowy. Mm-hmm. Robiłam go z dywanów i z szmatek takich kuchennych i tak dalej. Super, okej. Okay. No dobra, to blisko wzornictwa właśnie, nie? Na wzornictwie też pamiętam, że... Bo ja byłam na moim wydziale, to my na architekturze wnętrz to mieliśmy zawsze drukowanie plansz i zostawialiśmy mnóstwo hajsów w drukarniach. Mhm. A właśnie wzornictwo miało coś takiego, że musiało dużo hajsu zostawić na prototypie, czyli jak coś projektowali, to musiało powstać w jednej pojedynczej sztuce, a wiadomo, że to jest najdroższe. Więc pamiętam, że oni na to wydawali hajs, więc u was jest podobnie, super, okej. Okay. Jest u nas tak samo i ja się wycwaniłam tym, że trochę ekologicznie jestem, to mogę sobie po lumpach poszukać materiałów, gdzieś na Vinted poszukać, ale są osoby, które na przykład jakby zależy im na tych jakościach i jeszcze na przykład z jedwabiu albo z jakichś takich dość drogich materiałów i oni na przykład wydają czasem po 1000 zł na to, żeby móc coś wydrukować. No to jest też kwestia, jak każdy, jakby taka indywidualna, jak ty podejdziesz do tematu. No tak jak mówię, jak ktoś jest na obuwie, to też musi wydać więcej jednak na skórę albo na podeszwy i tak dalej, nie? Jasne. A jest wolność taka twórcza zostawiona na taką kreatywność, że profesor pozwala robić jakby, wiesz, tak w twoim stylu albo w innym stylu kogoś innego? Czy... Próbują was tak ugnieść jednak. Wiesz co, to wszystko tak naprawdę zależy od pracowni i od profesora. No ciężko jest powiedzieć. No, ja jestem akurat w dwóch pracowniach, które jak poszłam do takich pracowni, gdzie widziałam, że mi będą tam chcieli. W sensie, bo są trzy na przykład pracownie z projektowania ubioru, na które jakby przyjmują po dwie osoby zazwyczaj na miejsce. No i też jest jakby to jest najśmieszniejsza w ogóle sytuacja, bo i przez to ludzie na początek mówią, że jest straszna rywalizacja, bo dostajesz się na uczelnię, na projektowanie ubioru, ale ostatecznie musisz rywalizować pomiędzy sobą w pracowniach, żeby się dostać do pracowni. No i są te trzy główne pracownie projektowania ubioru, które jakby na początku każdy walczy, a że są trzy, no to tak naprawdę i są tylko po dwa miejsca, to tak naprawdę tylko 6 osób z 20 się dostanie na to projektowanie ubioru jako pierwszą specjalizację. No i też jak skoro są trzy pracownie projektowania ubioru, no to też każda jest trochę inna, no. Jednak jedna jest taka bardziej, oni lubią bardziej takie ciuchy modowe, takie a la paryskie, włoskie, coś takiego. No jestem w takiej bardziej, która lubi takie bardziej kreatywne rzeczy, w sensie moja profesor, ona sama jest taką bardziej rzeźbiarką i tam się robi takie... Okay. No, a trzecia pracownia jest jeszcze zupełnie inna i to tak trzeba sobie po prostu dobrać profesora. Okay, czyli jest taki wachlarz, z którego ewentualnie można sobie wybrać i można się odnaleźć gdzieś. Tak, tak, ale na przykład są osoby, które poszły na projektowanie ubioru i na przykład super się odnajdują na dzianinie, nie? Że robią dzianinę, w sensie robią ciuchy po prostu dzianinowe. No, ja na przykład w ogóle jestem jako na drugiej specjalizacji na sporcie i tym ubiorze użytkowym, na której nikt nie chce zawsze iść, bo sobie myślę o sporcie ubiór użytkowy, ale ja kocham tę pracownię i mój profesor na przykład jest taki właśnie, to jest fajne, bo ty masz ten swój taki sznyt i jakby, że robimy, nie wiem, ja teraz robię ubiór dla rajdowców inspirowanych na przykład moim samochodem i to też jest takie, że jakby muszę rozkminiać nad tym żaroodpornym materiałem, ale jakby wszystko jest takie różowo-kolorowe i tak dalej, nie? Okej, okay, super. No dobra, to bardzo mi się właśnie, bo to było moje pytanie, to mi odpowiedziałaś właśnie, czy jest miejsce na to indywiduum i na ten właśnie taki własny styl, bo kurczę, nie wiem, czy no może malarstwo też, może te takie artystyczne kierunki, ale faktycznie tutaj jest bardzo dużo się rozbija o osobowość. Tak, w sensie oni... mieli problemy z tym, że oni chcieli być tacy bardzo niesamowicie chyba międzynarodowi i zapominając o tym w sumie, że przyjmują indywidualne jednostki, które pochodzą z Polski i powinni też się trochę nad tym zastanowić. W sensie i na tym, żeby czerpać też inspirację, co jest wokół nas, a nie tak trochę na siłę budować sobie włoski styl, bo to też jest czasem problem. Ale
Ale nie no, ja myślę, że profesorowie, oni coraz bardziej starają się właśnie iść za tą jednostką i tak dalej, nie? Żeby Fajnie. jednak A jest coś z tematu trendów u Was? Są jakieś zajęcia trendowe? W sensie? Na przykład, nie wiem, prognozowanie trendów w modzie albo właśnie... My mamy dostęp do takiej strony, która się nazywa WGSN. I tam, jak się wchodzi, to w ogóle my możemy zobaczyć jakby przewidywane trendy na przykład 2024 rok. I mamy też tonę jakby magazynów w bibliotece odnośnie tego. Więc jak my na przykład projektujemy, to na przykład moja pani profesor mówi, że jak projektujesz, to pójdź sobie do biblioteki, weź sobie gazetę, która przewiduje trend na lato 2024 i zastanów się, jak też w zależności od tego, jakie będą wyglądały trendy w danym roku, trzeba spojrzeć. Ja na przykład zawsze, znaczy patrzę na to i to też jest ciekawe, ale ja mam zawsze w głowie taką starszą panią w telewizji, w TVN-ie, która powiedziała, wolę umrzeć niż być modna i jest takie, zawsze sobie myślę, no dobra, no spojrzę na ten 2024, zastanowię się w sumie co w lato, ale jakby... Dobra, okay, wszystko jasne. No dobra, a jeszcze pójdę dalej. A jeżeli chodzi, bo miałaś materiałoznawstwo, czyli tam tekstylia i tak dalej, takie różne tam pewnie rzeczy, o których ja nawet nie mam pojęcia. A na przykład coś z kolorami? Jest taka też jakieś zajęcia? Z tego, co mi się wydaje, to jest właśnie rok niżej, że oni mają już trochę inaczej tą kompozycję poprowadzoną. No, ja uważam, że to powinno być na kompozycji. No, więc czy to było dobrze wyprowadzone? No, ja bym nie powiedziała. No, ale jeśli chodzi o kolory, no to też to tak zazwyczaj jak dobieramy do jakichś sylwetek albo tak dalej, no to też rozkminiamy na przykład, jak się zawsze ludzie noszą w lato albo w zimę albo tak dalej. No to trzeba też myśleć o ludziach, nie? I o klientach bardzo często. No właśnie, no bo te analizy kolorystyczne robi się, nie? Stylistki robią całe takie tam różne, że tam są różne typy urody i tak dalej. I faktycznie byłam właśnie ciekawa, czy takie elementy też się do Was wprowadza. I czy, no bo jednak gdzieś tam moda żyje w zgodzie z tym, jakby, no moda jest dla ludzi, nie? No jest dla ludzi i tak to też jest ważne, no jak za każdym razem prowadzimy i robimy jakieś sylwetki i tak dalej, no to pierwsze też robimy sobie założenia, tak naprawdę dla kogo to jest stworzone, kogo chcemy w to ubrać, czy to jest jakby ubiór użytkowy, czy jakiś tam inny, czy to jest bardziej właśnie taki jakby dla droższego użytkownika, dla jakiegoś... Też zależy wszystko od pracowni, no ja mówię, no w jednej pracowni bardziej się spełniam tak kreatywnie, rzeźbiarsko powiedziałabym i robię tak ten ubiór tak mniej użytkowy, w drugiej właśnie takie zawsze ja zastanawiam się nad tą drugą osobą i jakbym komuś polecała, to właśnie, żeby też się zastanowił w sumie, co sam chce robić, czy, bo no bo takie są na obuwiu, nie? Że może robić odjechane rzeczy, ale też czasem fajnie jest też rozkminiać tego zwykłego kozaka. Tak. Okej. Dobra, no dobra, super. A masz już pomysł na to, w jakiej pracowni chcesz robić dyplom? To też jest dobre pytanie, ale nie, ja chyba zostanę w tej mojej pierwszej i z niej zrobię dyplom. Już nawet myślałam o tym w sumie, o czym chcę robić dyplom, ale nie powiem. Dobra. Ale no to już jest taka kmina i myślę, że chyba wszyscy już zaczynają już myśleć w tym roku trochę. No bo żeby przez lato sobie to jednak dość dobrze przemyśleć, to też i mnie co najbardziej przeraża to pieniądze, no to by to... Bo jak tak słyszałam, to ze starszych lat to jest niesamowita ilość pieniędzy, no bo to też trzeba drukować często swoje własne tkaniny, no albo nie trzeba, można robić też z różnych tkanin, albo zbierać przez cały rok. No i w ogóle mi się ostatnio udało, bo mój profesor likwidował firmę z... jakby tworzył sukienki dla dziewczynek. Ja mam teraz całą po prostu szafę różowych tkanin, które dostałam za darmo. Wspaniałe, ale to w ogóle przecież idealnie twój vibe, nie? No, no, ale to w ogóle też jest super, bo jednak jak się jest na projektowaniu ubioru, to każdemu, komu zostają różowe zamki, różowe materiały, różowe resztki, to każdy, hej, jakby, ja wiem, że ty lubisz ten kolor, chcesz? I ja... siedzę tak, nie? Super, okej. Okay. A pomagacie sobie? Fajną masz grupę? Mam fajną grupę, mam w ogóle bardzo fajnych ludzi i pomagamy sobie, uważam, bardzo dużo. Też nie czuję jakiejś takiej wielkiej rywalizacji, bo ja uważam, że każdy z nas robi coś zupełnie innego, nie? I zupełnie trochę inną stronę chce iść. To też się tak dzieli przez to na pracownię, że tak, no nawet jakby są osoby, które
Wolę na przykład modę taką stricte casualową, albo taką modę stricte elegancką i tak dalej, ale są osoby, które na przykład są zupełnie odjechane w zupełnie inny sposób i to ja uważam, że to wszystko się tak jakoś fajnie dopełnia. Okej, super. Taki gabinet osobowości. To Tak. zazdroszczę. U mnie było zupełnie inaczej. U mnie była rywalizacja bardzo duża, było zasłanianie projektów, kolejki do korekt, wiesz, przychodzenie na konkretną godzinę na korektę. Och, och, och. No ale może też czasy się Czuję w zmieniają, takim bo ja razie. wiesz, stara jestem, nie? No a też chyba każdy też sobie zdaje sprawę, że ostatecznie często po tym kierunku w sumie nie każdy ostatecznie chce być w tej modzie, nie? Ja sama się zastanawiam, czy ja chcę być w tej modzie, nie? No właśnie, to zacznijmy w takim razie właśnie rozmawiać o tym ostatnim punkcie, który chciałam poruszyć, czyli co dalej? Jakie w ogóle są opcje? Czy szkoła na przykład przygotowuje Was, albo pokazuje Wam, albo ułatwia w jakiś start właśnie w modzie, albo nie wiem, w teatrze, albo gdzie jeszcze jest możliwość pracy? To jest ciężkie pytanie, no bo ostatecznie, jakby szkoła nas może przygotowywać, ale ostatecznie trochę to musi samemu od nas wyjść. No ja mówię, no ja mam przyjaciółkę, która skończyła szkołę i ona zaczęła działać w różnych teledyskach, ale w sumie sama musiała to zacząć ogarniać pozaszkolnie i szkoła była jakby trochę na nią zła, że ona bardziej się bawi tam niż tu, ale w sumie gdyby nie tam, to nie miałaby kompletnie teraz żadnych opcji ani możliwości. No są osoby, które na przykład dostały tę możliwość pracowania w teatrze przez szkołę, więc może to im jakąś pomoże też potem w przyszłości pracować w teatrze. No ale mówię też, ostatecznie po tych 3 latach niektórzy mogą stwierdzić, że fajna przygoda, ale w sumie zrobić coś zupełnie innego i to też jest o tyle spoko, że właśnie mówię, że to jest też ASP plus projektowanie ubioru, bo my możemy nawet ostatnio skończyć w robieniu wnętrz albo w zupełnie czymś innym, bo mamy jednak tą bazę, nie? Dokładnie. No, ja w ogóle chciałabym może iść w jakąś muzykę albo coś, co jest w ogóle zupełnie inne, ale będę miała na przykład tą bazę już wiedząc, jakbym chciała robić muzykę i jakieś teledyski, wiedząc, jak na przykład stylizować, nie? Albo nawet jak mieć coś takiego w głowie. Okej, totalnie. A są jakieś takie statystyki, możesz powiedzieć, że średnio najwięcej osób po tym kierunku robi X, Y, Z. Ja myślę, że dużo osób też zakłada sobie marki swoje własne odzieżowe. Tylko to też jest ciężkie, nie? No bo ja mówię, no ja też siedziałam w marce odzieżowej przez jakiś czas. No. Tylko jednak jest to jakiś taki zawód, w którym dość ciężko jest się wybić. W sensie, no dużo osób robi modę, jakby też jako użytkownik i jako osoba, która robi ubrania. Cały czas walczymy z tymi takimi największymi firmami fast fashion, nie? No bo ostatecznie trzeba się zastanowić, czy ktoś kupi od nas super koszulkę, którą my naprawdę się postaramy ją zaprojektować, tylko że będzie ona kosztowała na przykład 400 zł, a nie wiem, 40, a nie 14. 40, no, w Zarze i ten. Więc to też jest takie, no jest to ciężkie, no. Też osoba, która teraz kupuje, każdy z nas w sumie tak naprawdę kupując ubrania, chce często jak najtańszą opcję albo jak najszybszą i to też takie jest wszystko. Jest ten AliExpress i jakby no jest to rynek niesamowicie ciężki i to chyba każdy o tym mówi, nawet najwięksi projektanci, jak to jest po prostu czasem ciężkie, bo nam się wszystkim przyśniło takie marzenie o jak jest Louis Vuitton albo Balenciaga i widzimy ich te pokazy i nam się wydaje, my też tak skończymy, ale no na 40 osób jedna osoba może tak skończyć, nie? Tak. No, w sumie tak w innych zawodach też tak jest, nie? Artystycznych. A słuchaj, właśnie, bo ciekawy temat podniosłaś. A czy na przykład w takich dużych markach, w Polsce też takie są przecież, nie? To czy na przykład tacy młodzi projektanci po ASP są zatrudniani na przykład jako drugi projektant, trzeci projektant? No, z tego co słyszałam, tak, no, jest na przykład LPP, które prowadzi chyba tam całą linię, ja nie wiem, co oni mają. Rezerw to na pewno, nie? Chyba tak, bo to jest ta marka odzieżowa, która w sumie prowadzi też na cały świat. No i z tego co wiem, to u nas jest dość dużo, oni tam dają jakieś takie praktyki i tak dalej, więc na spokojnie coś można ogarnąć. No ja mam sama znajomą, która w ogóle, to jest dość śmieszna sytuacja,
Ale ona zrezygnowała z medycyny na czwartym roku, żeby pójść tutaj na projektowanie ubioru, skończyć projektowanie ubioru i skończyć w marce medicine. Piękne. Więc jakby uważam, że coś jest w tym niesamowitego. No, bez kitu. No dobra, okej, okay. Czyli mówisz, no jest jak to w sztuce, nie? Jak to w sztuce, różnie ludzie kończą, różnie ludzie się odnajdują. Jak wiadomo, jak tu się idzie, to trochę mam wrażenie, że się marzy trochę o czymś innym, że się weryfikuje, ale to, że weryfikuje, to czasem nie znaczy, że jest źle, no bo niektóre osoby marzą o tej posiadaniu, jakby o posiadaniu tej swojej własnej marki, a potem ostatecznie zdają sobie sprawę, że oj, to chyba nie jest coś, o czym do końca marzę. W sumie ja lubię bardziej taki dochód normalny, no bo to też trzeba się z tym mierzyć, że na przykład jak się potem pracuje przy teledyskach albo w filmach i tak dalej, że to jest taki dochód, który on no, czasem wpadnie w jednym miesiącu, a w drugim nie i to tak... Z kolei w swojej marce jesteś sobie sterem, żeglarzem, marketingowcem, szyjesz, trzeba robić milion rzeczy naraz, jakby nawet jak Qto było w miarę małe, w sensie jakby uważam, że tak na sukces jakby 18-latków, 17-latków, ja uważam, że to jest niesamowite, ale nadal jeśli było, nie było jakoś wielce dużo jakby osób, które od nas kupowały, to nadal niesamowicie trzeba było się przy tym narobić i ja bym z jednej strony, ja chcę mega do tego wrócić, bo ja kochałam to takie, jak ktoś mi wysyłał, że podobają nam się ciuchy i do dzisiaj nam ludzie wysyłają, do dzisiaj się pytają o rzeczy, ja do dzisiaj czasem komuś coś odszywam, ale jednak czasem się trzeba zastanowić, czy to jest to, czy ja chcę temu poświęcić tą swoją duszę przysłowiową, no bo w liceum trochę nie było życia poza tym, nie? Było liceum i było szycie. Okay. I było czasem spanie. Tak jest, no. Wszyscy tęsknimy za tymi czasami. A powiedz, a macie zajęcia z marketingu albo czegoś takiego? Jak się sprzedać, powiedzą wam? Mamy zajęcia z marketingu. Znaczy one były dobre, w sensie były zajęcia. Ogólnie ta kariera, ścieżka kariery to się tak nazywało. Robiliśmy przez to wywiady z ludźmi, którzy jakby w sensie jakby dostaliśmy takie zadanie, że musimy robić wywiady z osobami, które już działają w branży i jest się ich wypytać, jak to wygląda. Chyba mam nadzieję, że będziemy mieć za rok właśnie już takie, że będziemy robić swoje loga i tak dalej, no bo to nam się przyda do dyplomu. I to wtedy w sumie mogę więcej powiedzieć. Okej. Okay. Nie pamiętam, że mieliśmy biznesplan. Pisaliśmy biznesplan. Im my więcej... też pisaliśmy biznesplan, no. To było takie, wiesz, fejkowe, nie? Że im więcej wychodzi, że po półroczu jednak twoja firma zarobi, czyli ma więcej zysków niż strat, to lepsza ocena, bo lepszy biznesplan, nie? A rzeczywistość? Raczej wiemy, że większość firm w pierwszym przynajmniej roku albo dwóch latach funkcjonowania raczej przynosi straty, no nie? Natomiast no za straty to piątek nie ma, nie? No, ale no też jakby rynek nie jest łatwy, ale no. Okej, okay. Ale tak powiedziałaś właśnie, że wiele osób przychodzi na studia i weryfikuje i tym bardziej pomyślałam sobie, jak to mówiłaś, że cieszę się, że się spotkałyśmy, bo nasz film może zrobić preselekcję, preweryfikację. Tak. Dla osób, które na przykład wyobrażały sobie to inaczej. A wiem, że tak jest, bo ja też szłam z jakimiś założeniami, jak szłam na studia artystyczne i też wyciągnęłam z tego swoje różne inne wnioski. I myślę, że tak jest chyba na każdej uczelni, na każdym kierunku artystycznym ostatecznie. No, tak. Myślę, że tak jest. Ale jakby co każdemu bym powiedziała, to, żeby składał tak czy siak i próbował, no bo kurczę, no chyba fajne jest jakby chociaż zobaczyć przez rok, czy to jest coś dla nas i potem rezygnować i jakby nie bać się też tej rezygnacji, bo od tego też moim zdaniem są studia. I właśnie w szczególności takie artystyczne, że no okej, jak chcecie na tę medycynę, to może ten papier jest łatwy, ale jak się jednak jest na tym ASP i to dużo ważniejsze jest próbowanie różnych kierunków, poznawanie różnych ludzi, w sumie znajdowanie różnych inspiracji, co my tam chcemy robić i tak poznawanie też siebie, bo to chyba w studiach artystycznych najważniejsi jesteśmy my, bo to my będziemy tworzyć, nie? Tak, tak, poznajesz wszystko, ale odkrywasz siebie, nie?
Tak, i chyba dlatego te studia są takie ciężkie i to chyba dlatego tak dużo osób ma u nas zamałowania nerwowe, bo to są takie studia, które wymagają od ciebie otwarcia się bardzo mocno. Takiego, ale nie tylko jakby na siebie, ale też otwarcia siebie na świat i mówienia o na przykład rzeczach, które się przeżyło, albo o tych, co nas boli, bycie takim, jakby pokazywanie swojej wrażliwości, nie? Autentyczne, no. Okej, dobrze. Bardzo ciekawa rozmowa, bardzo Ci dziękuję. Zadam Ci ostatnie pytanie. Jeżeli w tym roku teraz ktoś po drugiej stronie chce się wybrać na ASP w Łodzi, to jaką jedną radę byś mu dała? Powodzenia, nie wiem. Dobre pytanie. Co bym jaką radę dała? Żeby próbować, żeby też się nie bać i żeby się nie załamywać, jak się człowiek nie dostanie. Ja mam znajomego, który próbował się dostać 5 lat. Różnie. Niektórzy się dostają dosłownie dając rozteczkę i robiąc trzy rzeczy na kolanie. A są osoby, które siedzą nad tym 5 lat i jakby też czego nie brać czasem do siebie, że jakby na studia artystyczne nikt nie jest gorszy. Nawet jeśli próbowałeś dostać 5 lat, to znaczyło, że potrzebowałeś może tych 5 lat, żeby zrozumieć siebie bardziej, żeby dostać się na te studia. Bo oni trochę tak szukają już czasem takich gotowych ludzi, z których mogą coś więcej wynieść. No każdy też dojrzewa inaczej, żeby się, mówię, nie poddawać, próbować studiować różne rzeczy, jak nie ASP, to coś innego. Może to ci otworzy ścieżkę na to, a nawet jak się tam dostaniesz, to może się okazać, że to nie było to, ale po to jest życie, żeby odkrywać. I chyba, nie wiem, i to chyba chcę przekazać, że Super, ale też. ważniejsza od, nie, ważniejszy od celu jest droga. Ważniejsza od celu jest droga, tak. I to, co Bardzo, bardzo się cieszę, że to powiedziałaś. Bardzo dziękuję, że to powiedziałaś, bo to bardzo ważne jest. Często, zresztą pewnie sama pamiętasz, jak byłaś w klasie maturalnej, w momencie, kiedy jest człowiek przytłoczony rzeczami, które są nałożone na plecy i które trzeba zdać, matematyka, polski, angielski, i jeszcze do tego jesteś osobą, która nie idzie na takie standardowe studia, na które się dostaniesz z tych podstawowych przedmiotów, które musisz zdać, tylko jeszcze w sobotę, w niedzielę, rysunek, malarstwo, 100 godzin, w ogóle wszystkiego i tak dalej. To można czasem przestać wierzyć w siebie i dlatego dziękuję, że to powiedziałaś, bo to jest mega ważne. I też właśnie, jak powiedziałaś o tych 5 latach, czasem też te 5 lat jest po to, moim zdaniem, żeby zobaczyć, czy na pewno chcesz tego. Czy na przykład w Tak. międzyczasie zmienisz zdania, znajdziesz Ale coś chyba innego. najgorszy w tym wszystkim, jak się tak człowiek jest przytłoczony czasem tak kreatywnie, to zapominanie w sumie, dlaczego to się robi, nie? No bo jakby ja też mam czasem takie załamki, czy ja w ogóle, o może ja powinnam, nie wiem, pójść na psychologię zamiast jakiś biur i tak dalej, bo ja w ogóle nie widzę siebie jako artystka, bo wszystkie rzeczy, które robię, są słabe, ale potem przychodzi ten moment, kiedy odszyja się tą jedną rzecz i jakby nagle jest takie to całe jakby to po prostu przytłoczenie z całego roku, jakby patrzy się na to i myśli, kurde, no jakby to jest chyba to, że fajnie jest być artystą. I no. I mam nadzieję, że będę, no to nie jest tak, że jestem jakimś niesamowitym Jesteś. artystą, ale no. Jesteś. Dla mnie jesteś. Dobrze, mam nadzieję, Tak cię dziękuję. widzę. Okej, super, Natalia. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Bardzo się cieszę, że się przede wszystkim spotkałyśmy i właśnie, że mam nadzieję, że pomożemy osobom, które się zastanawiają w ogóle nad studiami artystycznymi i szczególnie właśnie też tym kierunkiem o projektowaniu ubioru, że trochę, wiesz, za kotary można było wejść za kulisy i zobaczyć, jak to wygląda od środka. Wielkie dzięki. Super, super, cieszę się. Mam nadzieję, że komuś to pomogło. Na pewno, na pewno. Dziękuję Ci bardzo.